Witam Państwa bardzo serdecznie i witam pierwszego z gości w tej części naszego programu. Jest nim profesor Norbert Maliszewski, psycholog społeczny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jako pierwszy temat naszej rozmowy chciałbym poruszyć kwestię tego, co się dzieje na granicy i jak są komentowane przez polityków kwestie związane z naszym bezpieczeństwem granicznym. Przytoczmy może fragment wypowiedzi pana ministra Kosiniaka-Kamysza. Dzisiaj to są młodzi mężczyźni przygotowani, przeszkoleni w dużej części. Zorganizowane grupy, szukające miejsca. Niestety też za pośrednictwem tego programu, tej anteny, też się chcę zwrócić do tych wszystkich aktywistów działających na granicy, żeby zastanawiali się zawsze, co robią. Pomoc dla drugiego człowieka, ja wszystko rozumiem. Jestem lekarzem, mam dużą wrażliwość. Ale wskazywanie miejsca, gdzie nie ma polskich żołnierzy, idźcie w tamtą stronę, czy takie komunikowanie się wzajemne i udzielanie jakichś wskazówek informacji, gdzie łatwiej będzie, jeżeli takie informacje weryfikujemy teraz, sprawdzamy, ale jeżeli one są prawdziwe, to bardzo proszę o zawrócenie z tej drogi. Pan minister mówi, czy prosi, tak, za pośrednictwem telewizji o zawrócenie z tej drogi. A trzeba otwarcie powiedzieć, że to, o czym pan minister mówił, czyli ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy, jest po prostu łamaniem prawa, jest przestępstwem. I teraz tak, mamy ten konflikt na granicy, mamy ten problem graniczny od 2021 roku. Ja pamiętam, bo rozmawiałem wtedy również z politykami PSL-u. Rzeczywiście politycy PSL-u starali się wypowiadać na ogół dość rozsądnie w tej kwestii już wtedy. Natomiast ówczesna Koalicja Obywatelska, Lewica, wiele partii opozycyjnych, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, dolewało jeszcze oliwy do ognia, dawało do pieca, bardzo mocno wspierało działania tych aktywistów, do których w tej wypowiedzi się pan minister zwracał. No ale można rzec, trochę ten ruch aktywistyczny, ruch na granicy został wyhodowany przez ówczesną opozycję. Jakby pan profesor tą sytuację skomentował? Jeżeli ktoś łamie prawo, jeżeli byśmy do złodzieja zwracali się w taki sposób z prośbą, żeby tego prawa nie łamał, czyli nie kradł, no to jest nieskuteczne i niepoważne. Dlaczego pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz no, to, co robi, no to właśnie w taki sposób podważa swoją wiarygodność, bo w czasie kryzysów no, potrzebne jest takie silne przywództwo. Otóż robi taki swoisty szpagat po to, żeby z jednej strony być spójnym w tym, o czym mówili wcześniej politycy PSL-u, a więc no, na granicy mamy do czynienia z hybrydową wojną, a z drugiej strony no, jako przedstawiciel koalicji stara się zadowolić środowiska liberalne, które no, krytykują pushbacki, które mają miejsce na granicy także obecnie. No i ten szpagat no, wychodzi no, niezbyt zgrabnie. Pan minister robi sobie tutaj krzywdę. No nie ma, nie chcę powiedzieć mocno, nie ma czegoś takiego, co niektórzy powiedzieliby, nie ma tego silnego przywództwa, więc no, nie jest to zbyt dobra wypowiedź. Potrzebne jest, tak jak mówiłem, jasna komunikacja. To jest hybrydowa wojna i ona trwa od długiego czasu. To, co się dzieje na granicy, jest za przyzwoleniem, jest zaplanowane przez służby białoruskie i to jest wiadomo od dawna. A jednocześnie bardzo często używany jest ten argument, argumentum ad misericordiam. Zresztą wspominał o tym sam pan premier w tej przytoczonej przez nas wypowiedzi. On jest szczególnie często używany przez to zaplecze artystyczno-intelektualne, celebryckie, nawet stojące w dużej mierze murem za Koalicją Obywatelską. I ja mam wrażenie, że czasem politycy, czasem sam pan premier Donald Tusk jest
troszeczkę zaszantażowany tym właśnie argumentem ad misericordiam. No jak to, nie przyjmiecie tych ludzi, którzy idą z Afganistanu, czy gdzieś tam z innego kraju, spod bomb, tych matek z dziećmi. Jak możecie być tak nieludzcy? Jacy z was chrześcijanie? I to widać w tych wypowiedziach pana premiera, gdzie on tak raz mówi o potrzebie obrony, o odparciu najazdu pewnych najeźdźców. Z drugiej strony zarzuca jakieś działania rasistowskie obecnej opozycji, tak, obozowi prawicy. Pojawia się nie po raz pierwszy chyba pytanie o to, czy ogon macha psem, czy pies ogonem. Mam tutaj na myśli tą relację między elitami celebryckimi a obecnym zapleczem politycznym pana premiera. Ja powiem tak, najpierw to jest bardzo bałamutne hasło, że tutaj nie kierujemy się wrażliwością, jeżeli nie pomagamy tym osobom na granicy. To wynika po prostu z tej błędnej propagandy, która wcześniej była uprawiana przez przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej. Jeżeli nie przeciwdziałamy wojnie hybrydowej, to efekt jest taki, że nagle mamy otwarty szlak migracyjny, mamy setki, tysiące, dziesiątki tysięcy osób, które będą w bardzo trudnym położeniu i co będzie prowadzić do raz właśnie kryzysu humanitarnego, do śmierci także, bo sterują owym procesem służby rosyjskie i białoruskie. Więc z takimi dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Wcale właśnie takie zachowanie, które niejako by świadczyło właśnie o pomocy innym ludziom, może być właśnie nieskuteczne. Owszem, w trudnej sytuacji żołnierze i służby od lat właśnie, od tego czasu, kiedy jest ten kryzys, tym ludziom pomagają. I tak jak wcześniej mówiłem, tutaj koalicja rządząca jest w takim szpagacie. Ten szpagat jest z jednej strony, no niektórzy powiedzieliby, wypadają w tym szpagacie groteskowo, tak, jak gdyby śmiesznie, tak, bo starają się być i twardzi właśnie i otwarci na te postulaty liberalnych elit, tylko że to nie jest właśnie ten czas, propaganda nie jest powiedzmy celem akurat rozwiązywania problemów, więc trzeba właśnie w sposób jasny tłumaczyć, że to jest wojna hybrydowa, że ci ludzie, którzy tam są, oni są wykorzystywani przez służby białoruskie, rosyjskie i te organizacje, które tam są na granicy, często właśnie uczestniczą w procedurze, która ma charakter przestępczy. Pytanie, które można jeszcze dodatkowo zadać temu rządowi, dlaczego tak późno wprowadziła właśnie tę część, czyli ten pas ochronny. Widać, że po wprowadzeniu tego pasu ochronnego liczba tych przejść, prób przejść spadła. No z jakiego względu spadła? No spadła z tego względu, że nie ma kto tych ludzi odbierać, tak? Czyli więc trzeba działać skutecznie, a nie powiedzmy narażać się na śmieszność. I tak jak pan profesor powiedział, nie czas teraz na propagandę. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A już za chwilę krótki program informacyjny.